Pomorze Zachodnie News Studio. Witam Państwa bardzo serdecznie. Sandra Jędras. Dziś będziemy rozmawiać o wielokulturowości, zarówno w biznesie, w pracy, jak i w życiu codziennym. Naszymi gośćmi są Czesław Mozil, muzyk. Duńczyk Polak, Polak Duńczyk, zaraz będziemy rozwijać tak naprawdę tę myśl oraz pan Paweł Finkielman, założyciel i właściciel firmy NCDC, który prowadzi swoje biznesy z powodzeniem zarówno w Polsce, jak i w Danii. Pomorze Zachodnie jest niejednokrotnie nazywane małą Danią, Danią na Pomorzu Zachodnim, a to właśnie dlatego, że wiele inwestycji, wiele biznesów na Pomorzu Zachodnim właśnie Duńczycy prowadzą i może Moje pytanie brzmi następująco: w jaki sposób wielokulturowość wpływa na pracę w zespole? Wiadomo, że, że mimo że jesteśmy tak blisko siebie fizycznie, ja z tego co ja wiem, to ja mam, ja mam, ja mam bliżej ze Szczecina do mojego, u, u, do, do felsta gdzie chciałbym kupić domek na, 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 na starość. Mam bliżej tutaj niż do Warszawy samochodem. Ale jednak jesteśmy bardzo daleko od siebie i ja nie prowadziłem dużych interesów, więc ja nie, wiem, nie miałem dużo ludzi zatrudnionych. Wiem tylko, że, e, że wbrew pozorom, to ja nie odczuwam Duńczyków jako nieotwartych, e, ale za to spotykam bardzo dużo Polaków, którzy tak, tak twierdzą. Ja, mi to trudno zdefiniować, bo ja tam się wychowałem. Więc wszyscy moi przyjaciele w Danii, ja mówię płynnie po duńsku, może już teraz coraz gorzej, bo już mieszkam. 14 lat w Polsce, ale te wszystkie takie czasami różnice, które i, i, i mity o Duńczykach i odwrotnie, mity o Polakach, które spotykam się z duńskiej strony, mi trudno je czasami rozgryźć, bo ja troszeczkę jestem bardzo. Te jakieś przykłady, jeśli mity, chodzi o. Te mity? Ja, ja, ja myślę, że będzie lepiej tutaj pan Paweł. Ja mogę o innych rzeczach powiedzieć, ale bardzo prosto jest coś takiego, że wczoraj nawet miałem rozmowę tutaj z panem, który który chyba pracował w, w placówce ambasadowej w Danii, a wcześniej był w innych krajach w Europie i powiedział, że wszędzie, wszędzie gdzie pracował, tam od razu były, było, było uściskanie i integracja, a w Danii dopiero po trzech latach został zaproszony do duńskiej rodziny i to dlatego, że, i to, dlatego, że, że to było mieszane małżeństwo, gdzie była Polka i Duńczyk. Ja tego nie... Mi trudno o tym mówić, bo ja miałem 6 lat, jak przyjechałem do Danii i ja jestem chyba Polakiem. Nigdy się nie czułem Duńczykiem, ale jestem Polakiem, który świetnie się zintegrował w Danii i kocha Danię. Ja też nigdy nie miałem, nie miałem tego problemu, że ja, ja nigdy jako dziecko albo jako nastolatek nie miałem poczucia, że ja chcę być duński, dlatego, że jakby tej potrzeby nie miałem, ale wiem, że emigranci, pierwsze, drugie, trzecie pokolenie, jeżeli pragniesz... Być duńskim, a może nie jesteś, nigdy nie będziesz przez swoją kulturę przez, przez kolor skóry, no to wtedy może, może to być trudno mi było naj, naj, najłatwiej, bo ja się czuję po prostu, ja kocham Danię i kocham Polskę i jakoś mi, mi łatwo było y, połączyć te, 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 te dwa kraje i, 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 i te, te dwie miłości. Te dwie miłości i kultury, ale mi się zdaje, że co do pracowników, i znaczy ja zgaduję, że na, na pewno ja pamiętam, że jak ambasador duński. Zgłosił, miałem z nim rozmowy, a on mówi No to dalej moi pracownicy, ambasador amb, 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 w Warszawie mówił, że cały czas moi pracownicy nie mogą zrozumieć, że ja jeżdżę rowerem do, do pracy. Jak ja mówię, ja, ja pamiętam, że jak studiowałem na Królewskiej Akademii Muzycznej, to ja widziałem ministr, ministra obrony, który jeździł co rano rowerkiem. I było to normalne. I było to normalne, a, a u nas to z całym szacunkiem to widzimy, co się dzieje u nas. My, my nie mamy tego dystansu do siebie, więc nawet Jakiś tam mistrz i strzelby Misiewicz musi mieć ogromną ochronę, a jest nikim, przepraszam. Panie Pawle, właśnie odnośnie tego wkraczania w środowisko, nowe środowisko dla obcokrajowca, który mówi w zupełnie innym języku niż osoby, które już załóżmy są w firmie. Jak to wpływa na zespół? Czy jest to wyzwanie, czy, 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 czy jest to raczej taka przyjemna forma integracji? Jak to się sprawdza u Pana w biznesie, w firmie? No, u nas w firmie to ja bym powiedział, że to bardziej jest, to jest ciekawostka, którą patrzymy. Jest jakaś różnica kulturalna, ale właściwie to nie ma takich nie ma takich powiedzmy, podejrzeń, że, że ty jesteś gorszy, albo jesteś lepszy. I wracając troszkę do tego z tym duńskim, ja tam ja nie miałem takich <coughs> wrażeń w, w, z moimi znajomymi przyjacielami, ale odwrotnie powiedziałbym, że w, w Polsce jest. Mniejsza otwartość, znaczy nie, nie, to nie jest otwartość, to jest zaufanie. O, to jest zaufanie. W Danii czuję w ten sposób, mam tam dużo działalności w Danii, że ja mam od razu, znaczy my mamy do siebie od razu zaufanie, dopóki to nie zostanie jakoś zniszczone. W Polsce zauważyłem, może to jest moja własna, to nie powiem, to może być generalne, że tego zaufania brakuje. Ja muszę najpierw, Ja muszę najpierw, jak to udowodnić. Że możesz mi zaufać i dopiero wtedy i wtedy jesteśmy naprawdę świetnie się pracuje z Polakami. Jest to proces. Ale, ale to nie jest tak, że od razu wiemy, jesteśmy za, zaufani jeden do drugiego. Tą, tą taką różnicę kulturalną zauważyłem ja. ja nie, pan ma całkowitą rację, to się zgadzam co powiedzieć. I to jest trochę takie, jest trochę takie ciekawe, że, że taką zaufanie. Ja zauważyłem, że jako, jak przyjechałem i jako Duńczyk, że do mnie była większe zaufanie niż do innego Polaka. I to w biznesie, to rozmawiam teraz o biznesie. I to mnie troszeczkę zaskoczyło. Ale wracając do tego, czy to jest mała Dania, ja bym odwrócił to w drugą stronę, powiedział. Duńczycy prowadzą biznes na całym świecie. Mi się wydaje, że to jest odwrotnie że Polacy zauważyli, że z Duńczykami się łatwiej pracuje w Polsce. I dlatego. Tutaj jest więcej biznesu duńskiego niż może szwedzkiego, czy finlandzkiego, czy innego. Bo ja, ja, ja to właściwie moim zdaniem to jest to, że Polacy rozpoznali, że ta otwartość, że taka zaufaność i tak dalej w Duńczykach jest i łatwiej się z nimi pracuje. I, i to jest moje podejście. To nie jest odwrotnie, że, że Duńczycy widzą, że w Polsce jest, bo też widzą. Oczywiście, widzimy. To, to nie jest to żaden. Ale mi się wydaje że to zdrowotność, że, że, że Polacy widzą, że to jest łatwo, że to można, że, że jest otwartość, że jest tak. W Danii mamy coś, co się nazywa Loan i to jest takie prawo Jenty, znasz, znasz na pewno. I tutaj chodzi o to, że krótko mówiąc, to mówi się: nie myśl, że jesteś kimś. I dlatego na przykład minister, on na rowerze jeździ jak każdy inny bo to jest jego rola teraz jako minister, ale normalnie on jest i ojcem i uprawia sport może i wchodzi w jakiś klub. Niezależnie gdzie Niezależnie od y, funkcji jesteśmy nadal ludźmi. Dokładnie tak i to jest i to jest takie i to jest to. I nie ma potrzeby cały czas się y, pokazywać, że jestem lepszy od kogoś innego. Ja, w, ja u mnie w firmie mówię tak ja zatrudniam najlepiej co ja mogę zrobić to zatrudnić ludzi którzy są mądrzejsi ode mnie. To jest, naj, to, jest, to jest najlepsze, co możesz zrobić. To, to, zgadzam się, to mi się podoba. Dokładnie, to, dokładnie tak. Zrobię. I ja wiem, że ja mam w firmie zatrudnionych ludzi, którzy są o wiele mądrzejsi ode mnie. I to mnie cieszy. Bo, bo jeżeli. Co by było, jakbym ja zatrudnił głupszych? Tak. <laughs> to, ja jeszcze dodam, że, że to jest takie. To mam zdanie, właśnie. Czyli jesteś. To pan pan, pan mówił, że czy, czy jesteś. Czy jesteś wystarczająco mądry, żeby zatrudnić osoby bardziej kompetentne niż, niż ty sam? I dodam jeszcze a propos: to jest właśnie też ta, ta różnica, że mm, to, że minister obrony jeździ rowerem, to nie znaczy, że, że w społeczeństwie duńskim od razu normalny, nie wiem, normalny Duńczyk traci wobec niego szacunek. A u nas cały czas jest coś takiego w Polsce. U nas tutaj mówię, że, że jeżeli nie pokażesz i nie postawi się jako szef, to wtedy, i to jest właśnie to, to brak zaufania, to, że szef nagle jest kumpelski wobec ciebie, mówi, chodźmy na piwo albo nie mów do mnie par pan, tylko... Na ty. Uh -huh. To od razu czasami u nas w Polsce cały czas to jest troszeczkę wykorzystywane. I ja to sam się złapałem na tym. Ja się nauczyłem w Danii po prostu, jak nie wiem czegoś, jest rozmowa. Jest rozmowa na, na przykład na, na, na proponowej książki danego pisarza. Olgi to Tokarczuk. To, to i zamiast powiedzieć, i w Polsce u nas to często widzę, ja, widzę ja, ja wiem, ja już widzę, kto z danych rozmówców, mimo że rozmowa się przez dwie godziny toczy, ja wiem, kto tej książki nie, nie przeczytał, ale jeśli nie przyzna i powie, zanim będziemy razem rozmawiać dalej, to chciałbym tylko powiedzieć, że ja znam Olgę Tokarczuk, ale nie czytałem tej danej książki. Nie, u nas w Polsce przyznawanie się do swoich błędów jest cały czas czymś, co jest negowane i czymś, co jest słabością, a tak naprawdę to powinno być Twoja wielka siła i dlatego też e, ja, ja widzę, jak, jak ten... E, ja zgaduję, że ludzie, którzy prowadzą biznesy z panem Pawłem, Polacy, to i tak to są ludzie, którzy są innowacyjni i, i myślą, pr, myślą mm, przyszłościowo. I dlatego ja zgaduję, że wtedy łatwiej pracować z panem Pawłem i z, z mentalnością duńską niż ewentualnie czasami... Jak już doświadczenia wiesz, że masz, nazywamy to w Polsce, u nas takie nasze polskie główienko, czyli, czyli, czyli ta konkurencja, taka, taka, taka zawiść. I jeszcze dodam jedną rzecz, taki Jens Mok, cudowny dziennikarz, który kocha Danie, nie wiem czy miałeś przyjemność very, pewnie. I rozmawialiśmy właśnie, bo u nas w Polsce zawsze się mówi, że jest cały czas rozmowa, że się narzeka na nasz kraj. To nie jest patriotyczne, jak się narzeka na nasz kraj. A Jens powiedział tak: To jest twój obowiązek demokratyczny narzekać na swój kraj jako obywatel, bo wiadomo, że narzekając chcesz jak najlepiej. Więc to jest narzekać na swój kraj, to jest tak naprawdę objawa y, 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 patriotyzmu, patriotyzmu i miłości. Y, wiadomo, że każdy z nas ma różne poglądy, ale chcemy jak najlepiej dla, dla, dla danego kraju. Więc y, y, przyznam, że tak. Ale, ale wiesz, jak, jak się robi biznes z różnymi krajami i nasza firma akurat ma biznes w różnych krajach, to też widzimy różne kultury. I e, ja powiem, że widząc różnice kultur w innych krajach. Trochę wzmacnia własną, własną pozycję. Własna, gdzie ja jestem, kim ja jestem, wzmacnia, ale to nie oznacza, że wzmacnia w ten sposób, że ja nagle czuję się lepiej, tylko ja teraz bardziej wiem, kim ja jestem. I takie podejście, widziałem to w różnych krajach, jak się, jak się, jak się jeździ po krajach, albo jak przyjeżdżają do nas kontrahenci i mamy z nimi rozmowy, to nieraz widać różne rzeczy, które mogą mnie dziwić. A dla innych wyglądają zupełnie normalne. I, i mam takie parę przykładów. Ja przed chwilą opowiadałem, nie wiem, czy, czy mogę opowiedzieć, o takim przykładzie, że byłem w Kolumbii. To jest firma ubezpieczeniowa, czyli poważna finansowa firma i tak dalej i siedzimy na jednym spotkaniu, rozmawiamy o rozwiązaniu, który my jako providerzy mamy im dostarczyć. Siedzimy sześć osób w takim małym pomieszczeniu i nagle przychodzi taki mały pan z torebką i z takim sto, stołeczkiem, taki mały stolik i podchodzi do pierwszego z brzegu ale my w dalszym ciągu rozmawiamy o rozwiązaniu, patrzymy po tego i on przychodzi, bierze tego pana buty i zaczyna mu czyścić buty. I tak powoli każdemu. Do mnie też przychodzi moje nogi, mówię, kurczę, co tu się dzieje, bierze moją nogę i zaczyna mi czyścić buty. Dla nich to był standard, że przychodzi taki gościu z ulicy, oni go znają na pewno, przychodzi i czyści buty, jak oni siedzą na tym, bo on na tym zarabia. Dla mnie to był taki co? Jak to można? A co przekonuje Duńczyków do tego, aby prowadzić biznes na Pomorzu Zachodnim? Czy to jest jakaś wyjątkowość? Nie, to jest ja mam 6 godzin drzwi do drzwi. W Danii tutaj dojechać to jest 6 godzin. Ja mam przez prom, co drugą godzinę leci prom. To jest bardzo proste. A, a, i, I niedługo, to, niedługo będzie tunel. A, 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 a będzie a, tunel, będzie jeszcze łatwiej. Ale chodzi o to, że jeżeli na przykład mam jechać do Warszawy, lecieć do Warszawy z, z Kopenhagi, to ja muszę wziąć samolot. Samolot to mnie kosztuje najpierw przyjechać do e, lotniska, e, czekować się i tak dalej. I mogę tylko mieć jakiś, jakąś walizkę albo dwie, coś takiego. Jak ja jadę samochodem, to mogę nalać cokolwiek do mojego samochodu i jadę w tom i z powrotem, i jeżeli się spóźnię na prom, nie, no to czekam dwie godziny, mam następny prom. I dlatego łatwiej jest dla naszym zachodnio pomorskim e, przyciągnąć duńczyków, bo to jest naprawdę proste tutaj do nas dojechać. Tak jest, to jest blisko i ja dodam, że ja się tak cieszę, że, że ten region tutaj Polski się tak rozwija od słynnych, słynnych galopowania pana Klausa Ryskiego mm. <gry> wtedy w latach 90. do tego, że ja się cieszę, że, że moi koledzy z Danii już znają Polskę, nie tylko Hotel Radisson w Szczecinie, z całym szacunkiem, tylko bo kiedyś tak Szczecin był postrzegany, przyjeżdżało się tutaj na, na, na imprezować. A, a ja nie ukrywam, że y, cieszę się, że, że, że tyle. Ja, ja myślę, że, że, że Dania i Polska jest nieuniknionymi. Y, przyjaciółmi i... E... W 2016 roku dostałeś nagrodę Polonikus za e, szerzenie, krzewienie kultury polskiej w Europie i za radość z bycia Polakiem. To za co nas się lubi w Europie? Polaków. Ja, ja, ja myślę, że, 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 że nasz, Europejczycy i wszyscy, generalnie wszyscy nas kochają za wszystko to, czego my sami nie kochamy u, u, u siebie. Tak przewrotnie. Tak przewrotnie, czyli, czyli wszystkie te absurdy, które, które są e, jednak też jakby ja mam poczucie, że my często, teraz to się zmieniło, bo, bo, bo pandemia, ale tak naprawdę mnie to, to dziś dziwi, że, że ktoś mieszka w Gdańsku i nigdy nie był w Krakowie, albo odwrotnie, albo ktoś mieszka w Szczecinie i, i, i tak naprawdę nie wie jak y, nawet Wrocław wygląda, po, powiedzmy, a, a nie mówić o, o naszej, naszym krajobrazie. Ja myślę, że my jesteśmy przez te... Ja myślę, że jesteśmy troszeczkę bliż, bliżsi w Włochom, jesteśmy, jesteśmy tak troszeczkę... Polacy jest, są bardzo otwarci, ale też pełni, pełni y, an, anarchii i według mnie ta część społeczeństwa w Polsce, która, muszę to powiedzieć, która pragnie być częścią Europy. No, ona jest jak najbardziej chyba. Ona, ona jest dobrą wizytówką na otwartość i, i różnorodność. Bo przecież, jak moja żona mówi, nie ma bardziej multikulti kraju w Europie, jak. Jak Polska. My jesteśmy wszyscy przesiedlani, dlatego tutaj podobno wszystkie badania DNA, nikt nie chce robić badań DNA w Polsce, bo się, bo się każdy boi, że dowie się jeszcze, jakie mamy geny. Więc ja, 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 ta część Polski, która, która, która chce być częścią Europy, i wierzę w to, że ta część społeczeństwa, która czuje się i chciałaby być, czuje się jako Euro, Europejczycy, jest jak najbardziej no, nawet, Ja bym chciał, przepraszam, że przedłużam, nie myśli o tym, że jest, że, 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 że dużo Polaków czuje się naprawdę po prostu Europejczykami. I za to myślę, że łatwo nas kochać. Jeżeli ja mógłbym dodać do tego, że z duńskiego punktu widzenia, jak się patrzy na Polaków, to mówi się pracowici i y, warci zaufania. I to jest, są takie dwie rzeczy, które y, dla mnie są bardzo też wartościowe. Może ten z pracowistością może nie jest tak wartościowy, jak, jak to, że zaufania. Jeżeli, i to słyszę bardzo często w Danii, że jak się zleci coś do Polaka, w Danii, to on zrobi cokolwiek, żeby dostarczyć, bo to jest też honorowe. I to, mi, i takie, i to jest takie podejście, i to moim zdaniem, to jest takie przeciętne, generalne podejście Duńczyków do Polaków. Są inne e, kraje, gdzie nie ma tego, i wiem, i nie będę tutaj wymieniał tych, tych krajów, i to na pewno jest też błędne, że takiego zaufania nie ma. Do, do, tych, do tych ludzi takiego zaufania nie ma, ale akurat do Polaków to, co, co ja e, słyszałem i czuję i tak dalej z duńskiego punktu widzenia, no to jest to zaufanie i pracowitość. Jeszcze dodam, bo ja pracowałem na budowie w Danii, czyli byłem tłumaczem e, i też miałem przez rok swoją firmę budowlaną. E, malutenką, ale jednak, ale a propos takich rzeczy, to jest tak. I to jest śmieszne, jak to się zmienia, bo yy, u nas w Polsce mamy, mamy przychodzi budowlaniec, prawda, N, nie wiem, na remont i ja mówię, poproszę, poproszę o spadek tutaj. Spadek nie da się. Nie da się. bo jak to się nie da? No musi się dać. Nie da się. I to jest niesamowite, bo i to jest nasz polski pracownik, że nie da się. W Danii ja mam kolegę, który jest trzymła y, i tam jest każdy od czego, jeżeli ja, nie wiem, przychodzi mi tutaj ktoś zrobić okno i ja poproszę ewentualnie, żeby podkręcił mi, teraz przesadzam trochę, podkręcił mi e, coś w ubikacji, nie, on nie jest od tego, nie da się. A znowu polski pracownik w Danii, on wszystko zrobi, wszystko się da, wszystko wszystko się da. I to jest, to, to też, więc, więc ja myślę, y, z całym szacunkiem y, to też tak się zmienia, ale... Teraz powiedzmy, nie wiem, ja, ja muszę przyznać, że największy koszmar, jak robiliśmy mieszkanie z żoną i była tylko jedna ekipa, która przychodziła rano, była spokojna, była cicha, nie musiała Pety mi y, w, w balkonwać y, 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 i potem sprzątała po sobie, i to byli Ukraińcy. No ale może znowu w drugą stronę, więc ta, ta, ta cała taka integracja więc Więc my też to. Ja, ja, ja będę narzekał na swoich, bo mam takie przeżycia. A znowu, jak pracowałem w Danii na budowie, no to. No właśnie a propos tej integracji, gdy nagle w firmie czy w zespole pojawiają się osoby z różnych krajów, z różnych kultur, mówią w różnych językach i co zrobić? Jaki złoty środek odnaleźć, Ale, żeby to. Tutaj zależy, czy jesteśmy w stanie motywować ludzi, że tutaj u nas się pracuje i mamy taki taki cel z naszą pracą. Ja powiem, że miałem, to było parę lat temu, mieliśmy zatrudnionych programistów. I w dalszym ciągu mamy. Jeden był z Ukrainy, drugi był z Rosji. I jak się zaczęły tam te, te różne rzeczy w Ukrainie, tam w Dąbasie, w Dąbasie, nie Dąbasie, to też zacząłem myśleć, czy to wpłynie na, powiedzmy, sytuację u nas w firmie. I nie było. Nie było, bo, bo to byli ludzie, którzy już się znali wcześniej, pracowali razem wcześniej i moim zdaniem, jeżeli my, jako, jako firma, potrafimy dać im e, podkład Na to, że mają do siebie mieć zaufanie, bo my im ufamy, to moim zdaniem każda kultura by się przyzwyczajała, każdy by miał ten sam cel. I że ja na przykład jem i się śmieją ze mnie, bo ja jem kanapki nożem i widelcem, a Polak je kanapki ręką i tego. Ja mówię, wyjecie jak małpy, a on mówi, ty jesz jak szlachetna, którą już tam we Francji coś zrobili. Także. Takie są podejście, ale to, jest, to wtedy jest taki śmiech. To się, to się troszeczkę bawimy z naszych różnic kulturalnych, ale jeżeli jesteśmy w stanie dać ten sam cel i, i powiedzieć, że my, na przykład w naszej firmie, już to mówiłem parę razy, my nie mamy stanowisk. U nas w firmie nie ma żadnego stanowiska. Mamy rolę. Co oznacza? To oznacza, że każdy ma oczywiście swoją rolę, ale jak ja mówię, jak byliśmy na jakimś biegu i później stoimy pod prysznicem, to nie widać, kto jest szefem, a kto nie jest szefem. Tego naprawdę nie widać. Każdy może sprawdzić. I dlatego te osoby, które pracują u nas, jeżeli chce mieć się szacunek, to z tego, co ty robisz i czym ty jesteś, a nie to, że masz stanowisko prezesa, czy kierownika, czy kogoś innego. Bo to jest twoja rola robić coś. Czesławie, ty powiedziałeś o swoim pierwszym miejscu pracy w Danii to była firma Budowlana. Nie, tak? nie, moje pierwsze... własny biznes, tak? Ta. To też, to też nie był mój pierwszy, pierwszy własny biznes, ale moja pierwsza praca generalnie sądzę coś, co u nas w Polsce się pozytywnie zmienia, ale e, ja miałem pierwszy raz, ja chyba miałem 13 czy 12 lat, jak chodziłem z gazetami. To jest bardzo powszechne, że jak jesteś nastolatkiem i chcesz zarobić sobie sam kieszonkowe, no to... Rozdajesz, rozdajesz gazety, one przyjeżdżają pod twój adres rodziców, tam bierzesz lokalną gazetę, która jest darmowa, jeszcze jakieś lekramy wkładasz, no i rozdzielasz 150-200 yy, gazet, czy to w blokabiskach czy na różnych ulicach. I, 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 i Miałeś to... przyczepkę taką na rowerze? Miałam przyczepkę, którą ojciec sam mi zrobił i pierwsza ruta moja, w środę pamiętam, to był straszny dzień i padało, ruta, która miała mi za zajmować półtorej, dwie godziny, zajęła mi 13 godzin i płakałem, że nigdy do tego nie będę robił, a finalnie pracowałem, yy, pracowałem dość długo, z gazety, potem w McDonaldzie i ja pamiętam, że od zawsze jak pamiętam, zawsze miałem pracę. Znaczy, ja ja lubię ja pracować i, i też nie ukrywam, że... Znaczy, nie będę mieszał te rzeczy, ale pamiętam, że jak była pandemia, to jest też był taki moment, gdzie słowo Hygge, tak, szczęście, że znaczy szczęście, czyli, czyli, czyli hygować, czyli, było słowem roku. Tutaj wszyscy u nas w Polsce się, objawienie, książki, a w Danii moi koledzy nawet nie wiedzieli o tym, że to jest słowo roku. Ja mówię, posłuchaj, trzy kobiety napisały książki o tym, to są bestsellery, płacili pieniądze, zarobiły i wszyscy Polacy czytali o Hügge, jak to jest super Hügge w Danii. Ja byłem zaproszony na różne takie spotkania ja mówiłem, posłuchajcie, my, my w Polsce nie, nie zbliżymy się nawet stanu Hügge czy znaczy my mamy swoją. U, u, u. Znaczy, Hüge to jest w ogóle to, nawet to, co mamy teraz, bo ja sądzę, że jest bardzo miło i jest Chyglitz. A, a dla mnie Hüge to jest. To tak samo może być, nie, nie tylko, że jest kominek i ogień, ale Hüge też może być picie, picie wody i, 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 i jeść ogórki. Na, naprawdę. Hüge było wczoraj w pokoju, jak Polska strzeliła na 1-1. Ale co chciałem powiedzieć? Że słowo, że zapominamy tutaj u nas w Polsce, że jeden z podstaw społeczeństwa, które jest szczęśliwe, to jest, czy ma się zaufanie do państwa. Czy państwo w jakimś momencie e, zadba o ciebie w momencie kryzysowym. Ja pamiętam, że jak zaczął się pierwszy lockdown, ja, jestem, ja, ja byłem bezrobotny jako muzyk 11 z 15 miesięcy. Pomoc, którą dostałem od państwa polskiego, nawet nie chcę tu się żalić, jest po prostu. Jeszcze, jeszcze przez to na, nawet były taki oddział kultury dostawał pieniądze, i moja księgowa powiedziała, że najgorsze, co ja zrobiłem rok temu, to pracować między czerwce, Czerwcem a październikiem. Nie mogłem się załapać, na, bo wtedy mi algorytm pokazał tak samo, jak moich kolegów z branży, niektórych których nie chcę wymieniać brzydko, bo a zasługują na naj, najgorsze, e, więc nie mogłem dostać pieniędzy dla swojego menadżera, dla swojej całej ekipy, bo wszyscy się przebranżowili i wszyscy po prostu pracowali bardzo ciężko, graliśmy małteńki, koncerty, kombinowaliśmy, yy, ale nie do tego chciałem powiedzieć, więc, ale pamiętam, że jak się zaczął pierwszy lockdown, ja z kolegami z Danii rozmawiałem, ja byłem, ja byłem zestraszony, Cała, nie wiem, trasa koncertowa, 40 koncertów, nagle wszystko padło, rachunki, wiadomo, ale ja to y, dzięki Bogu ja jestem w jakiejś może innej sytuacji niż koledzy, którzy pracują często. Y, y, nasza branża rozrywkowa jest, ma dużo oddziałów, ale ja byłem, martwiłem się bar bardzo. Ja pamiętam, że w momencie, że wszyscy nawet że wychodził nasz minister i mówił, że będzie jakaś paczka kryzysowa, pracują nad tym, to moi koledzy, każdy z moich kolegów w Danii już dostał, on, mówili mi, no, dostali 80% swojej pensji już dwa dni temu. Ja nie mogę z nimi rozmawiać, bo oni wszyscy byli przeszczęśliwi, siedzieli w domu i było najlepiej. To i ja po tego, więc my goną, goniąc czasami jako Polska, goniąc za, za to, co y, jest cudowne we Skandynawii, myślę, że bardziej powinniśmy. Y, skondensować się na tą, tą łańską fantazją, którą my mamy w Polsce i która jest naszą siłą też. My poprosiliśmy też widzów o to, żeby korzystając z okazji zadali kilka pytań do panów. No i na przykład pani Agnieszka zadała takie pytanie odnośnie poczucia humoru. i Jak wyglądają różnice w polskim i duńskim poczuciu humoru? I czy widać różnicę w tym podejściu do sztuki, do rozrywki, czy też na przykład w biznesie? Duńczycy mają bardzo wysoki poziom ironii. Tak. I tego tego w Polsce trzeba uważać, bo nieraz będzie to brane dosłownie, a to jest. I, i to jest taka dosyć, dosyć duża różnica. I no, też zauważyłem, że nie śmiejemy się z tego samego. I, I to w dwie strony. Jak nieraz słyszę, ktoś opowiada w kantynie, jak siedzimy i kto opowiada jakiś żart, i wszyscy się śmieją, a ja tak mówię: Kurczę, jakoś czegoś nie zrozumiałem. To musi być. Podstawa, która, na której buduje się dalsze części, a ja tej podstawy nie mam. I tak samo jest, jak ja powiem coś wesołego dla mnie i dla Duńczyka, bo było wielki żart albo ironia, a patrzą na mnie ludzie i mówią, w czym tutaj jest, o co ci chodzi. Także są różnice w poczuciu humora, ale oczywiście, jeżeli patrzymy na takie generalne podejście, jak, jak że ktoś zrobi coś wesołego, takiego na, na powiedzmy przeciętnego, no to każdy się uśmiechnie. Ale naprawdę w Danii bardziej ironia jest używana też do samego siebie, i to nie oznacza, że ja jestem wtedy słaby, tylko oznacza, że właśnie jestem na tyle mocny, że sam z siebie potrafię ironiować ironizować, tak, przepraszam, ironizować. I tutaj jest taka różnica, że zauważyłem na początku, że niektórzy zauważyli to jako moja słabość, że ja potrafiłem z samego siebie... Umniejszać sobie jakby. Tak, e, dla mnie to było normalne i mi się wydaje, że w Danii to jest bardziej popularne, takie normalne, taka rzecz, ale to wraca cały czas do tego podejścia nie myśl, że jesteś czymś. Tak mówiąc. Nie, 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 bo, i, I to jest ten... Taki, no, gentleman to jest bardzo popularny. Ale to, co mówiłeś też, że, że trochę nie, 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 nie bać się troszeczkę samego siebie się śmiać, też wiesz, kim jesteś, że znasz swój, swój grunt. Ja to, co do ironii, to ja nie ukrywam, że ja kiedyś bardzo ironizowałem, specjalnie w wywiadach w Polsce u nas. Ja myślałem, jak mówię, nie tylko, że ironia, ale czasami jakby mówić o swoich słabościach, przyznawać się do swoich błędów. Ale nie, nie, nie można. I to przecież widzimy też, widzimy, no, zobaczmy, ja sądzę, że i tak zawsze, i to, i to cała nasza klasa polityczna, teraz nie wchodzę w politykę, że chcę mówić o danych politycznych, poglądach czy partiach, ale zobaczmy, jak bardzo, kiedy my jako naród staliśmy się tak poważni, ale tak poważni, Polska, że, że cierpiała najwięcej, że wszystkich krajów na świecie, że po prostu należy się nam najwięcej. My, my wszyscy jesteśmy tak nadbuchani, że ja nie wiem w jakim momencie, ale nie wszędzie tak jest, nie wszędzie ja tak raczej, jest. Raczej, ja ja to mówię o, ogólnie, ale to, to jest chodzi o ten, o ten właśnie, jakby, że nie ma się dystansu do siebie. Czyli lepiej, czyli lepiej zamiast, lepiej stać tak, dumnie, prawda? Niż ewentualnie, że ktoś powie, że jesteś wyluzowany. A jeżeli jesteś wyluzowany, to znaczy, że jesteś głupkiem. Albo jeżeli powiedzmy, czegoś nie wiesz, to musisz być debilem. Tak, ja to stałem bardzo wiele razy po tyłku, jak ironizowałem. Albo czasami po prostu w danych miejscach chciałem... No ja, ja, ja robiłem program dla dzieci kiedyś i pani psycholog powiedziała, czy słowie, masz do czynienia z dziećmi, więc nie ironizuj. Bo, bo dzieci wezmą to dosłownie. Bo dzieci często nie rozumieją ironii. Tak. Ja powiedziałem pani psycholog, proszę pani, a, a czy to nie jest tak, że my w Polsce... Czy, 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 czy w Polsce to, to, to nie wszyscy nie rozumieją ironii? Ale to jeżeli chcemy... Ja może się dołączę troszkę do tego, że, że z tym humorem, to jest tak, że jeżeli jesteśmy w stanie razem też się pośmiać, i tutaj też trzeba uważać na te różnice kulturalne, ale śmiech daje połączenie. E, takie duchowe, bym powiedział. Czyli jeżeli jesteśmy na jakimś zebraniu i powiedzmy, że mamy ludzi, przyjeżdżają do nas ludzie z, z, no, z, z Kolumbii, przyjeżdżają ludzie z Wysp Owczych i przyjeżdżają z Norwegii na przykład. I siedzimy i potrafimy w jakiś sposób zrobić, albo ironizować, albo zrobić jakiś, coś powiedzieć, co jest śmiesznego i każdy się uśmiechnie i powie. Atmosfera współpracy jest wtedy lżejsza. Dlatego Powiedziałbym, że, że z tym kulturą, gdzie potrafimy śmiać, może z samego siebie albo z czegoś innego, to daje takie połączenie, że jesteśmy no, razem na czymś. No, dla mnie to jest bardzo istotne, że potrafimy się uśmiechać jeden do drugiego albo śmiać się z samego siebie, bo ja coś zrobiłem no, głupiego. Mamy pytanie od Pana Pawła do Ciebie, Czesławie. Czy różnice w złożoności kulturowej w pracy pomiędzy Polską a Danią mają jakiś wpływ odczuwalny na pracę twórczą? W moim przypadku jakoś nie. nie. Ja, z, z, zawsze, odczu, ja zawsze, zawsze miałem, zanim wróciłem, znowu, mieszkałem do, do Polski, to zawsze było tak, że, że w Danii wszyscy mówili, że jestem bardzo polski, a jak byłem w Polsce, wszyscy mówili, że jestem bardzo duński. E, ale to jest tak, że my też lubimy bardzo szufladkować siebie. E, ja, ja myślę, że. Mm, nie. Ja, znaczy ja, ja mam takie szczęście, że ja nigdy nie musiałem udawać, że ja kaleczę po polsku. Ale mamy kilka takich, nazwijmy to, gwiazd francuskiego kulinarstwa. W naszej... Ja znam jednego. On płynnie po polsku mówi, ale udaje, że tak gada, bo to jest śmieszne i Polacy się z tego śmieją. To jest takie żenujące. Więc ja, ja się cieszę, że zawsze mogłem być sobą. A ja do końca życia będę kaleczył polski język swój. Po duńsku coraz gorzej teraz mówię, ale nie, nie. W pracy twórczej myślę, że nie. Ale, ale zobaczymy, jak to będzie. No teraz nie wiem, mam. Ja zawsze mówię, że ja, że... ja używam, ja na pewno używam w pracy twórczej używam porównania yy, duńsko-polskie, czyli, czyli dla swoich żartów czasami, tak jak o tym, że właśnie w Danii jest taka w Danii, jak dziecko się rodzi w, w, w rodzinie, to wtedy się zakłada konto bankowe dla dziecka i się oszczędza. A my nie mamy dzieci, my mamy Pepe i Uni, są kotki, więc ja otworzyłem konto bankowe swojemu kotkowi, Pepie, i moja żona mówi po co ci konto oszczędnościowe dla Pepy? Ona nigdy nie dożyje 18 lat, bo to jest kotek, ona umrze. Ja mówię, jak Pepa umrze, to wejdziemy na konto Pepy i kupimy sobie nową Pepę. I to jest, jest to jakieś rozwiązanie, tak, tak. przyznaję. I to, jest, I to jest stricte, i to jest taki humor duński, wzięty w polską rzeczywistość odwrotnie, i to działa. I miesza się. A jeszcze ostatnie pytanie. Gdy mówicie, bo też mówiliście panowie niejednokrotnie podczas tej rozmowy u nas, to myślicie u nas w Polsce? U nas w Danii, gdzie jest serce? Dopóki nie zdefiniowała pani e, e, serce. Dokładnie. No dobrze, to, to powiedziałbym, to... że u nas to jest w Danii. U nas, Dla mnie w Danii. U okay. nas jest w Danii. E, ale z sercem to mam trochę problemów, bo, bo serce ma dwie, dwie kam, kamry? Nie? Komory? Komory, tak. I akurat ja sobie podzieliłem je. <grym> okay. Ja też myślę, że naprawdę. Tak. Każdy, każdy kraj ma, ma swoją komorę, a u ciebie, Czesławie? Jeśli ja, ja się nauczyłem mówić u nas. Prawda? I wtedy definiuję Polskę, bo inaczej by ktoś mi od razu wytnął: Mówisz u nas w Danii, a przecież mieszkasz w Polsce. Wiesz? Więc ja się na... wiesz, to jest bezpiecznie mówić, a ja, a ja tak czuję, że, że, że teraz mieszkam permanentnie. Ale jak mówię po duńsku z kolegami, no to wtedy mówię często wtedy huzos, to znaczy Dania. Znaczy naprawdę jesteśmy tak blisko i, i, i gdzieś tam, mm, że, 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 że nawet nie, nie myślę o tym i nie definiuję tego. Czesław Mozil i Paweł Finkielman byli moimi państwa gośćmi, a ja zachęcam was do tego, abyście odwiedzali profil Pomorze Zachodnie News i czekali i śledzili nasze kolejne rozmowy z ciekawymi gośćmi. Ja się już żegnam i mówię do zobaczenia.